Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, dziś Tamiza. A jak Tamiza, no to w dniu dzisiejszym wyprawa pociągiem. Jest szybciej, prościej i taniej. Także ja wybieram się centralnie na pociąg, a na Tamizce czeka już na mnie Michał i mam nadzieję, że ktoś jeszcze dołączy. Także zapraszam Was dzisiaj centralnie na Mudlarking. No i orzeł wylądował, słuchajcie, teraz przede mną przeprawa. Muszę przejść przez most na drugą stronę. No zobaczycie, być może nagram jeszcze coś na moście, także most już tutaj widać, no ale jest kawał drogi. Ja podążam w każdym razie do Michała. No i ja, słuchajcie, dzisiaj tutaj na dole, o tam daleko na tym niby takim piaseczku, postaram się coś wygrzebać. Tam widzicie, jest odwrócony do góry nogami stół. My na to mówimy z tyłu, ale to jest stacja teraz przerobiona na flaty. Także bardzo piękne miejsce. No i tam wpadło parę ciekawych rzeczy. Ale tu jest pięknie, normalnie, spójrzcie. Co nie, misio? Pewnie, że tak. Na którym piętrze byś chciał mieszkać? Na żadnym. Na żadnym? Mieszkanie mógłbym mieć, ale nie chciałbym tu mieszkać. Ty byś chciał farmę mieć swoją, co? No, ale byś ją... Znaczy nie, jedynie mógłbym tu wpadać, żeby na Tamizę mieć blisko, nie? Ale byś ją zajeżdżał, kurde no. To byś miał blisko, chłopie. Bungee, buch do wody. Przecież tu bym wychodził i tam jest przejście, zobacz. Tam jest zejście z drugiej strony. A jest zejście, no, a bo ja właśnie... schodki. Przecież. A, widzisz. Kurde, to ja nie doszłem do tych schodków. Bo wcześniej jak było widno, to było jej widać. Czekamy, słuchajcie, aż woda zejdzie trochę i lecimy. Nie no, nie dasz rady, panie. Dawaj, przełaź. Patrzcie. Słuchajcie, nie rób tego sam, bo tu jest naprawdę niebezpiecznie i nie bierzcie przykładu w żaden sposób z nas, bo często gęsto wchodzimy w naprawdę ekstremalne miejsca, także proszę uważać. Ten to jak ostatni mudżahetanin, kurde, obładowany. Ale niestety, słuchajcie, takie jest zejście. Okej? Ale się wpiermalniczył normalnie, słuchajcie, na mojej trasie, ale jest pierwsza fajeczka. Pierwsza fajeczka jest. Słuchajcie, bo ja wam powiem, że na oko chodzimy w tym momencie, bo woda jeszcze marnie zeszła i naprawdę już szukamy jakieś, nie wiem, pół godziny, coś w tym stylu. No i jest ciężko z tymi fajkami, ale to wpada pierwsza, więc uważam, że worek się... Za chwileczkę będą wpadać. Że worek się rozsypał, pewnie. I tu monety. A co masz za monetkę? No jedna, druga pi. O! Nie ruszaj, poczekaj, ja trochę przybliżę. No widać, widać. No masz, z tej strony masz jedną, drugą, widać jak nic. Czekaj, widzisz? No, widzę, jest. No i spoko, panie. No to zaczęły się chociaż dwa guziki i moneta. Tak, patrzę w tamtą stronę, jak będziesz do mnie mówił, to wiesz, tam się patrz, drugą zawsze jak tego, bo światłem razisz po oczach jak nie wiem, ale gratki, panie. Będziesz tu męczył? Będzie coś jeszcze? Tu już gwóźdź, a niestety. No będziesz się zamęczył tą dziurę, tutaj ten piasek. Będziesz się tu męczył, tak? No męczę mi się. To jeszcze poczekamy jednego na żywca i... O. Mięciuszka? No łańcuszek, kawałek łańcuszka, jakieś kółeczko, tu był zawias. No. Mogło być jakieś ze zdjęciem albo z czymś, no, nie? No, całkiem możliwe, że jakaś personalna rzecz, no... Całkiem możliwe. Gratki, panie. No i słuchajcie, niestety... mówię cicho, bo wszyscy śpią u mnie w domu. Na Tamizie nic ciekawego nie wyszło. Był tak zwany guzik z pętelką, dosłownie. Na Tamizie siedzieliśmy do godziny pierwszej, zawinęliśmy się o pierwszej, z tego względu, że jest już godzina 3:30, ja już musiałem wstać, więc 2 godziny snu i ruszamy na przygodę dalej. Zapraszam. Dzień dobry. Słuchajcie, szybkie tankowanko. Fura już gotowa i wyruszamy na przygodę. A dziś znów z Marcinem, także mam sexy drivera, słuchajcie. Także lecimy dzisiaj na przygodę. Lecimy znów do Bołdiki. Na kolejne kopanko, tylko tym razem ponoć jest to miejsce, gdzie był kiedyś średniowieczny market. Także bardzo serdecznie zapraszam na kopanko.
No to kurde, ekipa się zebrała, widzę. Żółwik, papczy. Siema Iwo. Siema papczy, jeszcze raz. Siema. Siema. Kurde, normalnie. Cześć. Dobry. Ekipa budowlana jest, misio. No, ale dzisiaj żonę przywiozłem, zaszczepiłem. Siemano. Cześć. Siemanko. Jak tam? Jest i kurde, tu jest i Krzysio. Kurde, ale się dzisiaj ekipa zebrała. Siema, kurde. Jezus Maria. Ty żyjesz, Robert? Ja cały czas żyję. Siema, Darku. Jest, Adasz. Siema. Nie wziąłem markera, żebyś w końcu tą czapkę podpisał. Podpiszę ci któregoś pięknego dnia. Także słuchajcie, no ekipa jest naprawdę dzisiaj ostra. Kopanie na Bołdice. Zaczynamy, no. Co tu dużo mówić. Siema, Tomcio. Co taki zadowolony, kurde? Kurwa, że was widzę, nie? Super, kurde. Cześć, Radzio. Siema, siema. A tak, słuchajcie, wygląda 150 typa, którzy ruszają na kopanko. Jak widać, słuchajcie, no zielony kolor tutaj zdecydowanie przeważa. Także zaczynamy. No to słuchajcie, pierwszy sensowny dołek. Nie wiem, co to jest. Wiecie co, nie wiem, może i guziczek. Może jakaś podkładeczka, nie wiem. Czy coś tam jest, czy nie ma. No w każdym razie pierwszy fancik mój. Do koszyczka. I lecę dalej. No i słuchajcie, kolejny dołeczek. I tym razem, wiecie co, wjeżdża chyba miedziany hamereczek. Tak mi się wydaje, że jest to chyba rose farting. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale to zdecydowanie jest kawałek monety. Tak, to jest róża w środku. Także no, jest w dniu dzisiejszym pierwszy hamereczek miedziany. Tak, zdecydowanie miedziany, no ale dla mnie cieszy, lecę dalej. Ale za to Peter przyniósł jakąś piękną część jakiejś pięknej ozdoby z brązu. Ja bym normalnie obstawiał, słuchajcie, tutaj na... Ups, poleciała. Na coś saksońskiego zdecydowanie. To już nie powiem. Wygląda wyżak, nie? Albo od tego pierścienia wiodącego, albo... Nie, to jest zdecydowanie brocha. Brocha, nie, Adasz? Tak, zdecydowanie to jest brązidło. Także naprawdę bardzo, bardzo stary. Mi się wydaje, jak tylko zobaczyłem. I bardzo już, fajny fancik. To już ten kształt, nie? Tak, zdecydowanie, ślimakowy. No. Gratki, Peter. Dzięki. Nie, spoko. To za ten oskokot w tamtym tygodniu, co nie? No, same guziki i sam ten... Ale jest brązidło piękne, naprawdę śliczne brązidło. Lecimy, słuchajcie, dalej. A już myślałem, słuchajcie, że będzie pierwszy moniak, bo taki naprawdę piękny sygnał. A to nasz zwykły, pospolity kalesoniaczek. Paniutki. Skóra pękła. No ale po co ci ta skóra? Słuchajcie, jest gwizdek i wygląda na to, że to policyjny, tak? Tutaj coś Metropolitan pisze na nim tu. A no, pisze The Metropolitan. I tu jeszcze coś pisze. Musisz go wydubać później jak tego i później. Zagwizdać. Tak, jeszcze się zlecą z okolicy. Musisz zagwizdać później jak tego. Tu pisze Made in England. A no, ale fajny. Fajniutki, naprawdę. Szkoda, skóra pękła, no. A. Przyszy jest. Ale jest. Gratki. Ja już włączyłem, on mówi poczekaj jeszcze. Jakiego grocika znalazłem. A to grocik? Tak. O kuźba. Kawałek klamerki, pół guzika, no name. No name. I coś, co może być podróbką, bo to nie jest srebro. Zobacz. Widać rdze na tym, na krawędziach. Ale fajne, nie wiem co to jest. No monetka? Kurde, to już się nakosił, panie. A śmieci? Nie powiem ile. No śmieci jest sporo, ja wszystkiego nie kopię. No spoko, gratki, panie, kurde, jest już coś. Co on będzie?
No i Piotruś, no, kurde, ładne. Słuchajcie, stary, przynosi połówkę Rzymka. To nie będzie za 5 odczelek? Tak wygląda jak za 5 odczelek, bo tu ma takie jakby ten... Może nie, być, umowy, może być, no, no. Także coś gdzieś tutaj zaczyna wychodzić. Podejrzewam, że jak zacznę mu stawić i zacznę narzekać, to może jeszcze coś i mi wpadnie. Gratki, kurde, Peter. Jeszcze przypineczka jakaś? Z tyłu jest, tylko szpilki nie ma, nie? Piotrze, ja ci powiem krótko. Przypineczkę to ty żeś w życiu, chłopie, nie widział. Nie? Wiesz, no, co znalazłeś? Nie wiem, co znalazłem. Znalazłeś, kurde, naprawdę bardzo wczesną, średniowieczną pieczęć człowieka. No kuźwa. Poczekaj, tylko nie ściągaj mi teraz na razie. No dobra. To jest centralnie, człowieku, pieczęć. Zobacz. Tak. Widzisz? To jest pieczęć i to ci jeszcze powiem. Kurde, nie, no. Nie ruszaj tymi łapami. To jest tak, bardzo pieczęć, wczesno średniowieczna pieczęć LEDowa. Kurde, normalnie ja ci powiem, to jest fant normalnie masakrystyczny, człowieku. To jest normalnie pieczątka. Ale zarąbisty, kurde, powiem ci, no. Słuchaj, będziesz miał zadanie delikatnie przeczyścić. Tylko nie, tą ziemię. Nie. Delikatnie przeczyścisz tylko te rowki, ale naprawdę delikatnie czymś i zrobisz odcisk, kurde, ładny w tym wosku. Chłopie, to będzie bomba normalnie, no. Jest, słuchajcie. A ten taki skromny mówi, mam jeszcze badża, tak, mówi. No tak, no nie mam okularów, no to nie widzę, no kurde. Piotrek, okulary. Kiedy masz urodziny, trzeba ci kupić jakieś gogelki, kurde, chłopie. 26 lutego, już niedługo. 26, a wrócisz? Wrócę. Także dobra, słuchajcie, dobra. No jak widzicie, kurde, no jest piękna pieczęć dla Piotra. Gratki. Słuchajcie, Seba mówi, że ma jakiegoś, no, guziczek pozłacany, kurde, to też jakaś ozdoba. Co, to chyba z szuflady albo z jakiegoś mebla może być nabijka taka. Ikea. Pierwowzór. Nasza Ikea. Ty masz guziorków, ja też mam parę guziorków. Co, jest tego? Kurde, ja znalazłem mniej niż pół hamerka. Czyli nawet nie quarter. Nie. Iwo, co tam masz? Wyjął kawałek. Kawałek hamerka, czy? Obaj. Tak. I rękawiczkę. A. Jeszcze czekaj, co coś mam. Pierwszy. Zaraz pogubisz, panie, i tyle będzie. Klamereczka. O, no, malusiczka, no. Coś jest na tym, widać. No. Daj. A, dzwoneczki ty masz normalnie dzisiaj? Jeden pełny. No i super. Złamane. Masz dużo dzwoneczków? Znalazłeś kiedyś? No, no to dobrze. Taki guzik ładny. O, guziczek masz ładniutki, no. Jeszcze jeden kawałek dzwonka. No. I duży guzior też, no to super. Super, gratulować, panie. Żółwiczek jak tego. Czy się stoi, czy się leży, żółwik się należy. Słuchajcie, jest tak zimno, że trzeba niestety się wspomagać i w tym wypadku soplica i załapie się na łyczka małego. No niestety trzeba. Paweł, co zrobił? Olo Boga. Ola Boga. Nie wiem, czy to nie jest, może to jest fals z epoki. Nie. Nie znam się tak na ogóle, tak. Na sety to jest, proszę ciebie. Słuchajcie, ja nie mam żadnego pojęcia. Piękny. Co to jest? To taki kotlet dla pierdziele. Taki kotlet? To kurde, przecież to kurde na moje trzy palce, patrzcie. Od razu na patelkę. Ale masakra, kurde. I co ty mówisz, że to hiszpańskie, tak? No tysiąc... mi, jak w Google zrobiłem zdjęcie, to mi pokazało, że to jest jakiś hiszpański Niderlandy. Filip III czy IV, nie? Ale no ładnie. Teraz widać, ale maszyna normalnie, ja pierdziut. A czy to hiszpańskie, ale tu jest Rex. Poszedłem po Gareta, i wracałem i na tym polu cośmy, na tym nie... Masakra normalnie. Na tym drugim. Słuchajcie, kurde, ja pierdziut. Mówiłem ci. Brak słów normalnie. A wiesz, Adam, co jest najlepsze? Dobrze? Bardzo dobrze, dzień dobry. Ale to mówisz, że tak lepiej jak po tym, o tym jednym, co ja słyszałem? Jest drugi? Nie, ale jest Rzym. O, no i dobrze, no i pięknie. Ładny stan, jak na tyle lat. No to pięknie, panie. Okej, bo mi się tu coś przykleiło, to czoło myć, no. No, będzie myć, a będzie. O, proszę. No. Kurde,
Ale pikny, no. Troszkę go, kurde... Trochę go ujadło. Troszkę go zębem czasu zjadło z boku, ale ogólnie, kurde, żołnierza bardzo ładnie widać stojącego. Mhm. I z drugiej strony też. A z drugiej strony też widać ładnie? No, nawet lepiej. O, kuźwa. Ria widać... Uuuu, ci powiem, ten to jest kozaczek. Zarum. Był. Do ziemi wracaj. Do ziemi, wracaj. Dawaj go jeszcze raz mi, kurde, na ten. Bo z tej strony był naprawdę piękny. No. Ubrudził się troszeczkę. Daj go, ale jest naprawdę, kurde, powiem wam szczerze, fajniutki. Nie chcę go za mocno trzeć. Ładniutki jest, no. Daj mi go tutaj. O, teraz. O, teraz spójrzcie, jak ładnie widać twarz jego całą. Konstantyn, tak? Prawdopodobnie. Tak, Konstantyn, na 100%. Ale ładniutki, kurde, powiem ci szczerze. No i tak, kurde, patrz, pastwiska. I co tutaj, nigdy nic nie było lane? Dziwne, bo widziałem dzisiaj już naprawdę kilka rzymków w bardzo ładnej kondycji, no. Co nie? Co tam jeszcze masz? A, jeszcze takie... Hamerka, słyszałem, że... Mam hamerka. No. Czekaj, gdzie on jest, ten hamerek? Masz już troszkę moniaczków też. Hamerek. Dawaj Hamerixa. Był malutki taki. O ja pierniczę, spójrzcie na to. Taki malutki taki. O. Taki malutki, ale jeszcze ci chciałem Adaś coś pokazać. Jeszcze coś masz? O proszę, jeszcze masz, kurde, ostrogi kawałek. Nie jestem pewien, co to jest. Moim zdaniem to jest spinka do włosów. Może być spinka do włosów, no. Masz rację. I rzymski gwóźdź od sandała. O, proszę bardzo, czyli piechurzy tutaj byli. Mhm. No to ładnie, kurde, a połóż jeszcze rzymka do kolekcji. Jeszcze rzymeczka do kolekcji. No połóż, bo będzie ładna fota zaraz jak głową. Tego. Dobra, spoko Grek, no kurde, gratulować. Dziękuję. Kurde, i lecimy dalej. Słuchajcie, tak jak mówiłem, że prawo pierwszego wypadu działa, tak? Działa czy nie działa? Mówiłem ci, że działa. Działa, ty też coś wiesz na ten temat, kurde. No patrzcie, pierwszy raz z detektorem w polu i piękna połóweczka hamerka. Masakra normalnie, gratulować. Ja mówiłem, mówiłem, czułem. Darek, a ty co masz? Moje, miedziany hamerek. A ty masz miedzianego, tak? No, miedziany. Tu prawdopodobnie rzymek jeden. Destrukcik. No i tu chyba też nasz drugi rzymek, dwa rzymki. Pokaż tego malutkiego. O, ten to jeszcze, kurde, ktoś sobie dziureczkę zrobił. No, jest tutaj widać twarz. No i super, kurde. Nawijeczka taka, nie wiem czy kompletna, czy jest ułamana. O, już mi dzisiaj jedną nabijeczkę pokazał Piotrek i okazało się, że to ten średniowieczna pieczęć. No, bardzo fajniutkie. Super. Super. Grześ przyszedł zakukać. On mówi, że dzisiaj ma dzień zrobiony. Gratulować. Gratulacje. Dzięki. Gratulować. Dzięki. To dam tobie też, bo ostatnio, żeś się prawie nie załapał, to... Dziękuję. Na zapas dostaniesz. Także jak widzicie, takie rzeczy się tu dzieją. Znowu szczęście ci. Babciu, a ty coś masz? Półeczka. Co tam masz, misio? Połóweczka, hamereczka? Aż ile wyciągnę. Połówki się nie liczą. Tak. Wychodziłeś? Jak się nie liczą? O, jaka fajniutka. Przeokrosik. Ładniutka. No to, to wszystko na tamtym polu. I tam na, gór, ja tutaj... na górce, tak? Tam nie, męczyłeś? Po prawej stronie. Tam co, ci, o, co ty tak. Mnie zawołałeś z tego pola. No. To ja wróciłem na to pole. A tam gdzie byłem... poleciałeś najpierw? Tak. Po prawej te pierwsze na dole. No, nie, tam to guzika znalazłem. Później na drugim gościu dwa saksony tam wyszły. Tam trochę tych moniaków. Moniaki, jakieś kurde, guziki, pierdoły. No dobra, gratki hamerka, panie, kurde. Taki zadowolony byłeś, ta? Wychodziłeś se, co? No, trzeba chodzić, trzeba. Teraz muszę coś zjeść, piwo wypić. I tak mam więcej. I w pole, z powrotem. Co tu dodać, co tu ująć? Z tego dołeczka tutaj. Z tego dołeczka wyszło coś takiego. W końcu wychodzony hamerek. Proszę. W takim pięknym stanie. Mennica. Dobra, słuchajcie, godzina 14, ja już mam totalnie dość. Zawijam się z moim prywatnym kierowcą.
Chłopaki jeszcze zostają tam, gdzie wszyscy jeszcze kopią. Słyszałem, że jeszcze parę fantów fajnych powpadało. Może gdzieś coś uda się dograć ewentualnie. Ty nie kopiesz już, nie, ty jesteś chory. Także misio, trzymaj się, kurde, Pawcze, trzymaj się jak tego póki co. Chłopaki, z kim się nie pożegnałem, to trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Zostawiamy oczywiście jakąś łapkę taktyczną, coś dla zasięgu. Subik, komentarz mile wskazany. Trzymajcie się bardzo cieplutko, papa.